Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnej serii, którą sami demokratyczną drogą wybraliście w ostatniej wiosennej już edycji mojej coparomiesięcznej ankiety. Assassin's Creed Brotherhood jest grą, którą zapowiadam od dawna, jako że postawiłem sobie za cel przejść wszystkie Assassiny, jakie do tej pory wyszły na wszystkich, przełomie wszystkich moich kanałów. Przeszedłem już wszystkie, oprócz właśnie Brotherhooda, nie licząc wersji nie PC-towo-konsolówek, czyli jakieś tam Liberation itp. itd., których nie mam zamiaru ogrywać. Tak więc cóż, nadszedł nareszcie czas na Brotherhooda, jest to kolejna seria poboczna, tak więc pamiętajcie, jeżeli nagle się okaże, że wychodzą trzy gry premierowe, które mnie interesują, Brotherhood odejdzie na bok, ale na pewno zostanie skończony. Chociaż w najbliższym czasie nie ma tylu premier, tak więc myślę, że Assassin's Creed będzie serią ciągłą, mam nadzieję pojawiającą się codziennie, ale zawsze lubię wam wprowadzić jakąś taką małą różnorodność w materiały, to znaczy jak na przykład puszczam dwa filmy danego dnia, to nie chcę, żeby to zawsze był Assassin's Creed, tylko na przykład mam dwa inne i chcę wam na przykład inne materiały puścić. Tak więc cóż, bez zbędnego przeciągania wchodzimy w tryb opowieści, odpalamy nową sesję, myszkę odsuniemy na bok, a nazwijmy się Desmond, niech będzie, i obejrzyjmy filmik. One morning and find themselves caught in the middle of a war between two secret organizations. I know I didn't. But here I am. On one side are the Templars, better known these days as Abstergo Industries. They're in the business of control. Politics, economics, technology. They won't stop until every single one of us serves them. Literally. Fighting against them are the Assassins. A group dedicated to safeguarding humanity's free will. I was born into the Brotherhood. A couple of weeks ago, the Templars found me. They took me prisoner, strapped me into a machine they built, and put me to work. It's called an Animus. And it's where I spent most of my time, exploring the memories of my ancestors, discovering entire lives locked deep inside my DNA. First, I revisited the life of Altair ibn La'ahad, an assassin from the Crusades. The Templars wanted the location of something known as a Piece of Eden, an ancient artifact capable of bending people to their will. Once the Templars had what they were looking for, they decided my usefulness had come to an end. But Lucy saved me. Lucy. When things were at their worst, she revealed herself to be an assassin and helped me escape. I was hoping that would be the end of my misadventures, but we were just getting started. Back into another Animus I went. Now, I'm reliving the memories of Ezio Auditore da Firenze, my ancestor from the Renaissance, searching for a path forward. Through the bleeding effect, I'm becoming an assassin in more than just name. It will come in handy as the Templars prepare to enslave us all. They found us. They've crashed our hideout and we're fleeing the scene looking for a place to hide. Only there isn't any and time is running short. My name is Desmond Miles, and this is my story. Ta-da-dom! Nie pamiętam... Pamiętam fragmenty, pamiętam różne rzeczy, od których się zaczyna tak naprawdę Brotherhood. A przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, co się teraz dokładnie będzie działo, ale... Ogarnijmy to sobie. Widzę z powrotem Ezio. Z jego charakterystyczną bródką. No, nic, zagrajmy jeszcze raz. Brotherhooda pamiętam chyba najgorzej. Revelations też... Revelations w ogóle z całą pałę. Mario Auditore, let me hear. Ta-da-dam, maszujemy X-a w takim razie. Gram na PC-cie używając pada od Xboxa. Nie pamiętam w ogóle jak się walczy do końca. O, raz mnie cofnęło. Dobra, jakieś totalne wiksy z pamięcią się dzieją. Totalne wiksy. Ale jest Ezio. Cóż, mam nadzieję, że... Odpocząłem sobie już od poprzedniego Assassina, w którego grałem. Nie chciałem grać w Brotherhooda zaraz po czwórce, bo chciałem sobie odpocząć od w ogóle, powiedzmy, typu gry, jakim jest Assassin. No co ty, Rebeka, odpierdalasz? Weź mnie wpuść do środka. Akcja wykonana, 10 punktów Uplay. Mam ich tak dużo, że chyba wszystkie te nagrody Uplayowe mogę sobie kupić. Mam nadzieję, że jest wśród nich jakieś zajebiste ubranko. Czarne najlepiej. O, a cofamy się do końca dwójki. Desmond? Jest czarny ubranko Altaira. Questions.
You will have no questions, bitch. You go home and you be good. Watykan, grudzień 1499. Tak, dobra, czyli to jest ten fragment, który rozgrywa się jako pierwszy. Jest! Piękny gameplay Assassin's Creed'a! Pamiętam, jak pierwszy raz odpaliłem Brotherhooda, jak grałem w niego na Xboxie 360 zaraz po premierze, to było takie... What the fuck? Kurwa, identyczna gra co dwójka. Nasz kolega wydostał się ze swoich kajdanów, jakimi były jego szmaty, które miał na sobie, i zdupcył. Teraz zdupcyć musimy i my, ale za to mamy jego pałąk. Niestety jesteśmy słabi w bicku. O nie, wibruje mi pad, holy fucking shit. Jakieś rzeczy się zaczynają wyświetlać. Ciągnij, ciągnij, Ezio! Holy shit, zjeżdża do góry, no ciągnij! Nie ma bata. Idealnie się zamknęło, cholera. Damn, jakieś hardkorowe rzeczy się dzieją. Mam jakieś kurwa przegłosy na sławkach. Nie wiem, co się dzieje. Gadam do mikrofonu, mam wrażenie, że kurde, ciągle jakoś mnie przestraja. Ale nie będę tutaj gadał o zagwozdkach mikrofonowych. Może po prostu mam wszystko za głośno ustawione. Albo za cicho. Może za cicho, przypierdolę se basem. Uncle. What can I say? We sent a single man against an entire army. I was worried. Quick, climb up. We have to get out of here. Widzę, że to taki typowy element Assassina, czyli spierdalanie. Jak tu się biegało? Przytrzymaj Y, aby włączyć wzrok orła. Dobra, mam moją trasę ucieczki. Chodźmy za tym pokazaną drogą. Niestety tam nie wskoczę. Wskoczę, nie wskoczę. Chuje mój, nie chcę tego orlego wzroku. Ja wszystko widzę. Jestem taki zajebisty. No, Ezio! Perahiaro! To brzmi trochę jak szwedzki. Ale nie, nie jesteśmy w Szwecji, daleko od Szwecji. Zawiodłem się trochę, szczerze mówiąc, mówiłem o tym wczoraj chyba Huncie, że kolejny Assassin's Creed, czyli Assassin's Creed Unity, będzie się rozgrywał w czasach rewolucji francuskiej. Naprawdę liczyłem na przykład na Japonię albo Egipt. You would not believe the things I have seen, Mario. Then be sure to stay alive that I might hear of them. I expect opposition. I expect the fortune the loss of many lives tonight. Proste, prostymi frezesami rzuca widzę, Ezio. I expect enemies, I expect sword, I expect kill. Koniec. No przysprintujmy, strasznie mi się to ubranko podoba. Właśnie to jest główna różnica między dwójką a Brotherhoodem. Czyli, że mamy długie ubranie na sobie. Siema mnichy. Peko safate. God will see you pay for your crimes. Oh, you bitch. You desecrated the sanctity of this holy place. You condemn what you do not understand. We must go, Ezio, now. Why you say this? You are bitch. Is it the voice of the... Aczkolwiek ci goście to są raczej takie pizdusie, tak więc nie mam się czym przejmować. Gierka chodzi bardzo, bardzo ładnie. Odpaliłem sobie oczywiście wszystko na maksa, nie spodziewałem się czegokolwiek innego od gierki, która jednak trochę lat ma. Ile? Ze 4 kurwa będzie miała ta lata gier? Ta gra lat, Boże. Mario, dokąd biegniemy? Bo tu widzę kolejnych... Tym razem ma jakieś, kurwa, okrągłe kapelusze i czepki na głowach. Nie lubię okrągłych kapeluszy. Gińcie zatem wszyscy tam za mną. Chyba czas walczyć, no właśnie. Daj tam mi mój miecz! Do you ever feel like a plastic bag? No dobra, okej, okay, ponapierdalajmy się zatem. Nie pamiętam, jak się, kurwa, kontrowało. Dobra, tak się kontrowało. Wiem, że jest tu jakiś motyw kombosów, które można wykonywać, to znaczy trzeba w odpowiednim momencie nacisnąć atak i skierować się na innego przeciwnika. Nie pamiętam, czy to się czasem nie ograniczyło po prostu spamowania atakiem. O ty skurwysyn, no come on, come at me bro, kontrować jeszcze potrafię. Trzymaj się blisko, Mario, będziemy blisko, powiadasz? Sprintujmy. Może to nie wygląda, ale nasz wujaszek sprintuje. Podobne do truchtu, ale nie, nie, to sprint jest, to jest sprint. Kurde, no to się zaczyna dokładnie tak samo jak Assassin's Creed 2, czyli biegniemy, 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 biegniemy i kończymy w bardzo podobnym miejscu, co skończyliśmy tą naszą przebieżkę w 2, a to zaraz zobaczcie. Holy shit! Miałem głowę w jego dupie. Wszystkie nowe przeżycia zawsze na propsie. Nigdy nie miałem głowy w męskim tyłku. Kiedyś musiał być ten pierwszy raz. No, Mario. Tak, on tak... O kurwa, to nie tu. A nie, spok, to jednak tam. No, Ezio! Ogarnij dupsko.
Serio? Może jeszcze... No, no kurwa, no nie wierzę, no! Ezio, biegnij, bo cię kurwa zaszczelę! Jeszcze? Masz jakieś wąty z tym swoim skakaniem? Dobrze, że Mario się zatrzymał. Już widziałem po prostu. Miałem w głowie obraz, jak oddaliłeś się zbytnio od Mario. Desynchronizacja. O, po prostu bym się ucieszył. Holy shit, to motherfucker! Kolejne przeciwnika. O, no, się ich całkiem... O, ten jak pięknie ręce sobie wygiął. Zrobił tego. Jak się nazywa? Filiżankę? Czy nie? Czajniczek. O, kurwa! Wejdzie się, ogarnij Ezio do góry! Jak on biega! Mimo wszystko będzie mi brakowało strasznie sposobu poruszania się z Assassin's Creed'a, znanego z Assassin's Creed'a 3 oraz 4, ponieważ tamten silnik o wiele bardziej ulepszyli poruszania się. Jest przyjemniej, płynniej i mam wrażenie bardziej naturalnie, kiedy on tak fajnie omijał te wszystkie przygody i te... przegody? Boże, przeszkody i tepe. O, i gdzie skończymy naszą wielką ucieczkę z wujaszkiem Mario, kurwa, na wieży? Gdzie skończyliśmy przebieżkę z naszym bratem w dwójce? Na pierdolonej wieży! Kończą się im pomysły. Teraz trzeba będzie chyba zdupcać do wody. Jej! Rom! Tak, cały Brotherhood odbywa się w jednym mieście i jego okolicach. Zjedz je, zjedz! Give it to me. You can do with it as you will later. Bene. Jump! Benek może, taka ta. Żwirek dla kotów. Mieli mnie zatrudnić do tej muzyczki, ale odmówiłem, bo za mało płacili. To wzięli jakieś durne baby. Chyba albo kastratów, dwie opcje. Assassin's Creed Brotherhood de ja! Perfecto. Kontynuujmy zatem. Co odkryje przed nami ten fragment? Patrzcie, jaką ma klatę dojebaną, Boże! Albo to tylko zbroja mu tak odstaje. Dwie opcje, wszystkie są możliwe. Wszystkie aż dwie. O, i to jest ten moment z Montre Gioni, który kojarzyłem, kurde, że jest początkiem gry. O, bo to jeszcze będzie moment, kojarzę też moment, gdzie poruszam się w prawdziwym świecie, ale nie pomyliła mi się kolejność. Posłuchajmy ich. Finished. No, nie mogę sobie szybciej potruchtać, niestety. Damn! Wybuch kurwa coś. Nice. Oh, and it is now customary for you to fire cannonballs at visitors. My apologies. We only installed them a few days ago. My men are still being trained in their use. Tępe chuje jeszcze nas pozabijają. Dotarłem do punktu kontrolnego. Jest okej, okay, jest w porządku. No ale ja chciałbym se popatatajać trochę szybciej i dalej, i lepiej, i mocniej. Better, harder, faster, stronger. Odpierdala mi trochę. Za dużo kawy. Aż trzy łyki kawy wziąłem i tak bardzo mnie odpierdala. Nie wiem co się dzieje. No Mario, weźże te czarne dubska koni świecą mi tylko po oczach. A ja chcę iść do przodu. Szybciej. Szybkość. Chociaż zresztą i tak trzeba poczekać, aż się rozkręci totalnie ta rozgrywka. Przejadę wszystkich. Wrócił wasz pan. No kurwa, nie mogę. Nie mogłem odwinąć. No w niego, dobrze. O. Siema. This place just keeps getting better. Have you met my horse? Thanks to you. Brother. Claudia. Brother. It is good to be home. How is mother? She's fine. I heard you were returning, but I'm glad to see it with my own eyes. The Contessa of Forli is here to welcome you. Ooh. You were so famous. Katarina. Here? Ooh, Katarina. Is the Spaniard truly dead? No. Gather the others in Mario's study tonight. I'll explain everything there. Steel yourself, Ezio. They will have many questions. I to jest kurde skill w umawianiu się wieczorem i każdy wie o której. Nie powiedzą 19, 20, 21, może 18. Nie. O cholera, co ja mam tutaj robić? Aktywator pamięci, dobrze. Odwiedźmy zatem miejsca, które możemy sobie pamięcią naszą aktywować. YOLO! Buś!
Pięknie. Tutaj mam jakiś aktywator, nie wiem z czym to jest związane, szczerze mówiąc, nie wiem czy powiedzieli, albo ja przeoczyłem. Aha, mam pomóc ludziom, tak? Siemanko. Mam nosić kwiatki. Co to kurde, Egipcjanka? Yes, tam gość z tyłu ręce skrzyżował, takie Heil Hydra! Psz, i z dupca. The flowers are for a party. Yes, yes. Ty zostań w tyle, frajerko, a... Cholera jasna. If you are willing to help me again, I need someone with class to accompany me. What makes you think I have class? I could tell the moment I saw you. No one. I need someone with class to go to bed with me. I'm certain Ezio Auditore himself would be impressed. Oh? What do you know of Ezio? Ona nie wie, że to Ezio, serio? The world of him, but he rarely visits her. From what I gather, he's distant. She is right. I have been. You? The party was intended to be a surprise. A się zaskoczyła, aż się zatrzymała tak na 3 sekundy. What will you do to keep me quiet? I am sure I can think of several things. Albo mi obciągniesz, albo wszystkim powiem. 15 razy. Dobrze, odłóżmy zatem kwiatki. No to się wkopałaś, babo. Now about earning my silence. I have something in mind. There is one condition. You wear a condom. You must wait until tomorrow. If it pleases you, I will not stand in your way. U, gdzie ta Rąsia wędruje? Trust me. Ten akcent w ogóle, trust me. Może włoski w ogóle włączę, będzie bardziej klimatycznie. W sumie to jest jakaś rozkwina, możecie dać znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć włoski. Ewentualnie od któregoś tam z pierwszych odcinków zastosuję się do tej zasady, ponieważ w tej chwili jestem... No dzisiaj sobie nagram także tak ze 3-4, myślę, jest niedziela. O, łapaj się! Nie udało się. Trudno, straciłem trochę kwadracików, bo życie to moje nie jest. Gdyby to było moje życie, to już pewnie bym nóg kurwa nie miał, ale... Co ja tam się będę moimi nogami przejmował? Teraz muszę wleźć na mur, tak? Serio? I pewnie nie ma żadnego dobrego sposobu, żeby wejść na ten mur, tylko muszę się kurde wspiąć po ścianach. Zajebiście. Ja, władca praktycznie tego miejsca, muszę się wspinać po pieprzonych, dobra, drabinach i... O Jezu! Dobra, dobra. Steady, spokojnie. O, drabina! Drabina, Tivolta powróci w wakacje. O, taki mały spoiler. Mówiłem, serio. Tutaj musimy chyba coś z armatami pomóc, czy coś takiego. Chodźmy do tego... Do tego znacznika, który jest na naszym poziomie. Siemanko, frajerzy, mogę was zapiąć w tyłek? So, these are the new cannons? Yes, signor Ezio. May I try one? Yes, but... Go on, tell him. We cannot seem to make them work properly, and the fool who mounted them is nowhere to be found. Then it is up to me to find him. We do not want to waste your time. It is not any trouble. I have all the time in the world now. Mogę zrobić dla was wszystko, nawet mogę wam wyprać gacie. Dobra, muszę znaleźć puszkarza, serio. Gość, który zajmuje się mocowaniem i tworzeniem armat, to puszkarz? Nie powiedziałbym. Pytanie, czy jest tutaj na przykład taki zachlany, oczywiście, jebaka. Salve, messere. We need you to fix the cannons on the battlements. Leave me be. I do not begin repairs before noon. Do you know what time it is? I make cannons, not clocks. O, wybaczcie na moment. Okej, dobra, wybaczcie ludzie, miałem domofon mi dzwonił i coś mi przejechało, tak więc kontynuujemy. Someone else will fix them. Uno momento. No one else will touch my cannons. Pojechał mu po ambicji ewidentnie. Soldiers have no respect for artillery. They expect a gun to work like magic. Ciekawe jest, czy goście jest po prostu taki zgorzkniały, czy może najebany. Simple cannons now, but I got hold of a design from Francia, a hand cannon, something called a wrought iron murderer. Murderer. Firing a cannon from your hands. That is the future. Toż pistolet przecież nam już Leonardo w dwójce zrobił. Szmato proszę, nie, plażo proszę, przepraszam, nie będę taki wulgarny. To jesteś kolego w tył i to ładnych parę lat.
Co prawda on tego nie opatentował, ale... Gdyby opatentował, byłoby grubo i niebezpiecznie. What have you done? We used them. They were not ready for firing. You could have gotten us all killed. Jak na niego pluje. His breath is more fatal than our cannons. Only when you two fools are shooting them. There, try it. Co kurwa zrobię z tą maszyną? Dotknął jej? Strzelaj do celów. Jedziemy w takim razie. B, aby użyć armaty. Uwaga, uwaga, uwaga. Boom! Pięknie. Ładuj kulę, szlangu, ponieważ jak nie, to strzelę kurwa tobą. Tutaj mamy kolejnych kolegów. Bzium, pięknie. 5 celów mam wyeliminować, co? Sobie obstawię te, które mi tutaj stoją i najbardziej przeszkadzają. Nożech nie trafił, no ale jaja. Czekajcie, ja nie wiem, czy ja trafiłem, czy ja nie wycelowałem, czy coś armatu się zjebało, nie wiem. To na pewno armata. Pff, proszę was, ja miałbym nie trafić. Jebut! Pięknie, jeszcze tylko jeden cel. A przyda się nam to celowanie, dlatego się będzie niedługo działo. Ale tyk, no spoiler! Boom! 5 celów wyeliminowanych. Koniec tego strzelania. Jeszcze więcej celów mam postrzelić? Aha, druga armata. Thanks for your help. If you hear the cannons tomorrow, do not worry. We will be practicing at dawn. O świcie, pojebało? Very funny. Now fix the second cannon. Oj, lubią się straszliwie ci panowie, to widać na pierwszy rzut oka. Tutaj ktoś siedzi i się opierdala u góry najwyraźniej. Bo wątpię, żeby to było u dołu, tak więc... No Ezio, kurwa! Co ja ci powiem? Właśnie na tą skałę, nie mogę? Czemu nie mogę? No, tak, chwytaj coś z tej dziury, nie mogę tam wejść? Czekajcie, to nie jest tu u góry? Nie, nie mogę na to wejść, nie mogę tam wyżej wejść w ogóle. Ha, możliwe. No dobra, to zejdźmy sobie na dół w takim razie. Skoro nie tutaj, to mu... O Jezus Maria! O kurwa, tyle życia straci. Tak, to jest na tym poziomie, Jesus. Ja myślałem, że to jest gdzieś tam u szczytu góry, a to tak po prostu sobie tutaj wisi. Czego ty chcesz, cyganie? Buongiorno. Buongiorno. Mario is going to murder me. I have lost his favorite horse. O Boże, Boże. I will bring it back. God bless you, Ezio. God bless you. Gdzie będzie jego ulubiony koń? Zapewne, żeby zebrać jego ulubionego konia. No, kurwa, co ja nacisnąłem? Żeby wsiąść, czy żeby nie wsiąść? Co, będzie tak biegał dookoła, czy jak? Chodź tu, koniu! No chodź! Hello! No co jest? Naciśnij B, aby wsiąść. A co ja, kurwa, robię? Udało się! No, nie powiem wam, misja była epicka. Wyruszyłem w podróż mojego życia i się spełniłem, wykonując ją. Koń był 15 metrów obok. Here. Grazie, Ezio. I can no longer keep up with the horses. Promise me, you will enjoy your good health. Do not spend as much time in battle as your uncle. Dbaj o siebie, przystojniaku. That is good news. Arrivederci, Ezio. O, jeszcze żeś nawet nie przewalczył jednej, kurwa, no jedną trzecią swojego życia przewalczyłeś, bo to jest druga gra z tobą, a jeszcze jest trzecia. Nie powiedzieli ci? What the fuck? Niedoinformowani ludzie są w dzisiejszych czasach. Do przodu zatem. Dobra, przestanę już. Villa Auditore. Co będzie miał nam Mario do powiedzenia? No, biegę tutaj. Siema, Ruda. Katerina. To what do I owe the pleasure of your presence here? I desire an allegiance. The papal armies have resumed their march on Forli. Your mercenaries would be a great asset to my cause. It is likely that I can give you what you seek. But we will talk later. Later, a? Takie Mother. Będzie later. O, Mother się już podniosła, widzę, z łóżka. Machiavelli. It is done. Though not, I think, as any of us expected. I entered the Vaticano and faced Rodrigo. No! Used the power of the papal staff against me, but I defeated him. Combining the staff and the apple, I gained access to the vault. There, a moving painting of the goddess Minerva spoke. She told
told of a terrible tragedy to befall mankind in the future, but gave hope of lost temples that will provide aid to humanity. And then she called out to a phantom, Desmond, as if he were there, standing beside me. After her warning, she vanished. Amazing. I cannot imagine such wonders. The vault did not house the terrible weapon we feared. This is good news. What of this goddess, this Minerva? Did she appear human? Yes, but her words proved otherwise. All of her kind died many years ago. I wish I could show you the magic she performed. Who is Desmond, and where are these temples Minerva spoke of? I do not know. Perhaps we must search for them. Tell me how it ended with Borgia. Did Rodrigo beg forgiveness? Make excuses? Promise power in return? No. None of those things. Interesting. I'm surprised he remained so composed. I let him live. The Spaniard lives? Once our enemies are dead, we can speak of vaults and gods and ancient places. You should have killed him. We're sure to suffer for it. No, tutaj się zgadzam. Together, we should discuss the future. No. Najlepszy argument na to, jeżeli się coś spierdoli. Ezio, I do not know why you spared him, but I trust your judgment. Machiavelli will come around. Taka prawda, Machiavelli w końcu do siebie dojdzie. Co tutaj się w ogóle dzieje, bo mi jakiś znacznik się pokazuje, ale nie ma to większego znaczenia, ludzie, gdyż skończymy w tym miejscu odcinek, ponieważ ja wiem, co się będzie niedługo działo i to jest dość długa sekwencja, a ja niestety nie mam w tej chwili na tyle czasu, żeby zrobić 40-minutowy odcinek, ale obiecuję wam, że jeżeli coś się przedłuży w następnym, to po prostu następny będzie dłuższy. I co, nadrobimy sobie te, nie wiem, 7 dodatkowych minut, więc następny będzie po prostu dłuższy, o ile nam gra na to pozwoli. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się wam podobało. Jest to początek nowej serii, którą mam nadzieję uda nam się ukończyć i nie przerwie jej nam nic niespodziewanego, czy też jakieś nowe gry, które, powiedzmy, tą grę będą chciały, ale nie wiadomo, czy im się uda zastąpić. Mam nawet cały nasz arsenał. Tak czy siak. Jeżeli się podobało, lajkuś. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w następnym epie. Trzymajcie się, hejos!